Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że widzimy się w tym miejscu. Jestem trochę w szoku, jak to wszystko wygląda normalnie, po prostu filmowo, jak obrazek z San Francisco z jakichś protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. Pięknie! Dobry wieczór, Poznań! Aby naszej małej tradycji stało się zadość, chciałbym rozpocząć nasze spotkanie małym przywitaniem. Także jeśli mamy coś w rękach, to schowajmy do kieszeni. I rączki do góry. Wszyscy gotowi? Teraz będzie najpierw pierwszy oklask na próbę, żeby była synchronizacja, bo wczoraj było różnie. Także 3, 4, witamy! Jeszcze raz. Witamy! Jeszcze raz. Witamy! Witamy panie! Witamy panów! Witamy sędziów! I prawniczki! Radców prawnych! I nieporadnych! Architektów rysowniczki! Ogrodników i śmieciarzy, poetów i panelki, naukowców i sportowców, gołębników i pocztowców, straganiarzy i dekarki, przedsiębiorców sklepikarki, mechaników, robotników, pracowników, pracodawców. Witamy kibiców, witamy rodziców, witamy policjantów, witamy działkowców, witamy sąsiadki, witamy zdrajców sekretów, witamy mięczaków. Witamy twardzieli, witamy telewidzów, witamy internautów, witamy wszystkich pozostałych po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, po raz piąty. Brawo Poznań! Na początku krótki regulamin. Flagi i emblematy takiej czy innej partii zostają w domu. Nie używamy wuwuzeli. Nie krzyczymy, nie buczymy. Wołamy hasła pozytywne typu chcemy weta. Nie używamy mowy pogardy. Medycy znajdują się po prawej stronie pod ekranem oraz tam za basenem, za fontanną, dosłownie na osi, na krawędzi. Osoby porządkowe znajdują się przy basenie, przypilnują, żeby nie wchodzić na kwiaty, o co ja też proszę. Dalej osoby porządkowe są na ulicy, na jezdni, pilnują, żeby nikt nie wchodził. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą dzisiaj mają dodatkowo osoby porządkowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mamy pocztówki z napisem weto do wiadomego adresata. Szanowni Państwo, ten napis napisany na Placu Wolności został napisany przez nas wszystkich. Wszyscy byliśmy pikselami w tym napisie. Jestem dumny, że wszyscy w tym uczestniczyliśmy, dlatego te pocztówki będą rozdawane przez osoby porządkowe, można do nich podchodzić. Także gratulacje i wysyłamy, miejmy nadzieję, że hasło jest napisane w sposób czytelny i zrozumiały. Brawo! Wydarzenie ma charakter spontaniczny, dlatego wszystkich prosimy o ostrożność wobec innych. Organizatorem wydarzenia jest każdy jego uczestnik. I teraz jest pytanie, kto się zgadza z takim regulaminem? Ręka w górę. Większość?
Szanowni Państwo, krótki program na dzisiaj. Będzie przywitanie, będą krótkie przemowy. Niestety dzisiaj lista mówców jest zamknięta. Mamy trudne warunki przestrzenne, ale na pewno sobie z nimi poradzimy. W każdym razie więcej czasu na Hyde Park przeznaczymy jutro i pojutrze, bo trochę wyodrębnimy tą część, wcześniej zaczniemy i mam nadzieję, że po prostu każdy będzie mógł się jakoś wypowiedzieć. Po zmroku oczywiście zapalimy tradycyjnie światełka i zakończymy spotkanie hymnem. A teraz, Szanowni Państwo, chciałbym dosłownie dwie rzeczy powiedzieć od siebie. Za Państwem, a przede mną są krzyże upamiętniające wydarzenia czerwca 1956 roku. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować bohaterce tamtego czasu, pani Aleksandry Banasiak, która jest z nami od początku. Brawo! Bardzo proszę. Nie spodziewałem się, że tutaj... To ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że czcimy właśnie w tym miejscu, tutaj, gdzie 100 tysięcy ludzi było na tym placu. Bardzo się cieszę, że był taki pomysł. Te krzyże są mi bardzo bliskie. Dziękuję, wszystkich pozdrawiam gorąco i serdecznie. Dziękujemy. I właśnie 61 lat temu poznaniacy wyszli na ulicę wołając: chcemy chleba. Dzisiaj poznaniacy wołają: chcemy weta! 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 Wówczas robotnicy Cegielskiego wołali do innych: chodźcie z nami. Tak my dzisiaj zawołajmy do wyborców PiS i do wszystkich innych śpiących, nieświadomych zagrożenia: chodźcie z nami. Chodźcie z nami! 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 Szanowni Państwo, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy
siedzimy na beczce prochu. Emocje w całym kraju sięgają zenitu, również w tym mieście. Musimy być dzielni, musimy być bardzo dla siebie uważni, musimy się wspierać. Dlaczego? Szczególnie dlatego, że bezpieczeństwo wszystkich tu obecnych to podstawa. 4 razy w tym tygodniu 1000 ludzi wypełniło Plac Wolności. Wszystko w pokojowych warunkach i z poszanowaniem dla innych uczestników spotkania. Tak trzymać. Dbajmy o siebie nawzajem. Bo w Poznaniu panuje szacunek. Szacunek! 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 Dobry wieczór. Mam na imię Julia i chciałam Państwu powiedzieć, że dzisiaj przyszedł czas na literaturę. Czas na to, żeby ludzie kultury przemówili szczególnie do młodych i pokazali, że książki nie są tylko po to, żeby zbierał się na nich kurz. Mamy dzisiaj propozycję taką, abyście Państwo wysłuchali wystąpień 4 aktorów sceny Teatru Nowego w Poznaniu, którzy przedstawią dla Państwa krótkie teksty, a pomiędzy literaturą nastąpią wystąpienia obywatelskie. Na początek zapraszam Pani Daniela Popławska. To niesamowite być tu z Państwem. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przygotowałam krótki wiersz, a właściwie fragment wiersza Antoniego Sunimskiego, Kłamstwo. Kłamstwo. Żywioł piąty. Tak nazwał je Leonardo. Kroplą farby drukarskiej spłynęło z dziennika szpalty na blachy dachów i ulic asfalty. Pozornie nic się nie zmieniło. Tylko skrzywiła się twarz urzędnika. Tylko sam siedzę przy stoliku i widzę schody bez poręczy, które prowadzą donikąd. Struna trącona nie dźwięczy. Są słowa, co umarły, jak wszystko śmiertelne. Inne nam splugawiono, z pamięci wydarto. Patrz, jak szuler zagrywa sfałszowaną kartą, kryjąc gestem sakralnym oszustwa bezczelne. Ach, wrócić do lamusa, wrócić na poddasze, wydobyć z zapomnienia, ze stosu starzyzny poczciwe słowa. Prawość i miłość ojczyzny. Pozostać w słowach dawnych, bo to nasze, słowa nasze, jak w ubraniach ubogich, czystych, choć niemodnych. Kto chce, niech rzuca garścią w alchemiczne tygle słowa pstre lub układa semantyczne figle. Jałowa to potrawa dla naszych ust głodnych. Dziękuję Państwu. Taki mamy pomysł na dzisiaj, żeby zrobić na zmianę właśnie poezję, teraz poezja, raz obywatel, także teraz obywatel. Szanowni Państwo, drodzy spacerowicze. Proszę Państwa, żaden ze mnie mówca, dlatego, żeby nam się dobrze wryło w pamięć, przeczytam 2 artykuły Konstytucji,
które już wielokrotnie słuchaliśmy, ale one są ważne. Musimy je zapamiętać, w szczególności w momencie, w tej chwili, co przychodzi nam przeżywać. Artykuł 180 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Sędziowie są nieusuwalni. Punkt drugi. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie. Punkt trzeci. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku wskutek uniemożliwiający mu sprawowanie jego urzędu ze względu na chorobę lub utratę sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa. I proszę Państwa, jeszcze chciałbym przeczytać 186 artykuł, jeśli mi pozwolicie. Krajowa Rada Sądownicza stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownicza może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Pamiętajmy o tym, bo z tego powodu tu jesteśmy. Proszę Państwa, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Pan Aleksander Machalica. Przedstawię Państwu wiersz wybitnego poety emigracyjnego Mariana Hemara. Tylko dla dorosłych. Powiedział mi wczoraj wybitny polityk, działacz, mąż stanu. Kraj urządzimy, panie Aleksandrze, według nowego planu. Bezrobocia nie będzie, to stwierdzamy solennie. Każdy będzie miał pracę po 2 do 3 godzin dziennie. Wspaniałą perspektywą wzruszony spytałem. Bracie, 2 do 3 godzin? Czy to wystarczy w naszym klimacie? Spojrzał mi w oczy surowo i sucho rzekł. W naszym planie wszystko jest przewidziane. Klimat ulegnie zmianie. Stosowna ilość opadów i wyższa temperatura roczna są właśnie przedmiotem prac specjalnego biura. Zmieniamy izotermy, widoczność, wiatr, izopary, pułap chmur oraz w powietrzu zawartość jonów i pary. Naprawdę? Szepnąłem z resztkami niewiary i oporu. Skrzyżował ramiona i krótko powiedział. Słowo honoru. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam przyjaznym londyńskim. Peace off! Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia przed Państwem w imieniu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Proszę Państwa, Adwokatura Polska od zawsze stała na straży wolności i praw obywateli, więc nie możemy milczeć również dzisiaj, kiedy naruszane jest prawo obywatela do sprawiedliwego i niezależnego sądu. To, co się dzisiaj dzieje na naszych oczach, ta zmiana, która się szykuje, która już się dzieje, to nie są sprawy polityczne. To rozgrywają się, przepraszam bardzo, rozgrywają się kwestie naszej wolności, wolności nas obywateli, naszego prawa do
niezależnego sądu do sądu niezależnego od jakiejkolwiek polityki. Nieważne, kto rządzi, ważne, żeby obywatel, niezależnie od jakiejkolwiek partii politycznej, miał prawo do tego, żeby jego sprawa była sprawiedliwie osądzona. Proszę Państwa, zmiana, która się teraz dzieje na naszych oczach, nie daje tak naprawdę efektu, którego oczekujemy. Obywatele czekają na reformę sądownictwa, czekają na uproszczenie procedury sądowej, czekają na to, żeby przyspieszyć postępowanie sądowe. Ale zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych oraz nowa ustawa o Sądzie Najwyższym tak naprawdę nie prowadzi do reformy wymiaru sprawiedliwości, ale do jego upolitycznienia. Wczoraj została uchwalona ustawa o Sądzie Najwyższym. Ona prowadzi do tego, że wszyscy sędziowie jednocześnie zostaną usunięci i minister sprawiedliwości wskaże, który sędzia zostanie w Sądzie Najwyższym. Taki sposób przeprowadzenia procedury nie prowadzi z pewnością do tego, że będzie lepiej w sądownictwie. Proszę Państwa, ja mam poważne wątpliwości, czy tak wybrany sędzia będzie niezależny, czy też nie będzie realizował tych celów, które narzuca im instytucja, czy też osoba, dzięki której został powołany. Proszę Państwa, w tej chwili mamy taką sytuację, że to rządząca większość sejmowa wskazuje, kto ma być sędzią Sądu Najwyższego, kto ma być prezesem sądu i kto ma być nominowanym sędzią. W tej sytuacji mamy poważne wątpliwości, czy nasze interesy nie zostały zagrożone, nasze jako obywateli. W tej sytuacji mamy wątpliwości, czy nie zostały naruszone podstawy ustroju państwa polskiego, zasada trójpodziału władzy, zasada niezależnego sądu i niezawisłego sądownictwa, niezawisłych sędziów. Tylko gwarancja tego, takiego sądownictwa daje nam ochronę naszych wolności. Wyobraźmy sobie, że jeżeli tak jak przed chwileczką były odczytane dwa artykuły ustawy, konstytucji. To z konstytucji wynika, kiedy sędzia Sądu Najwyższego może być odwołany. Skoro ustawa próbuje zmienić konstytucję, to czy my mamy gwarancję, że jutro nie zostanie uchwalona ustawa, która odbierze nam pozostałe wolności? Wolność sumienia, wolność wyznania, prawo własności. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj po to, żeby bronić obywateli, nas wszystkich, naszych praw konstytucyjnych. Cieszę się, że Państwo tutaj są. Mam nadzieję, że spotkamy się również jutro i w kolejnych dniach po to, żeby nasz głos został w końcu usłyszany i przyjęty do wiadomości. Dziękuję bardzo. Wojciech Młynarski w Szkole Wolności. Ta myśl pod czaszką taka żmudna, tak przyczepiła się i boli. Czemu ta wolność taka trudna, tyle trudniejsza od niewoli? Jak tę wolność przetłumaczyć na dni, co plotą się spokojnie, skoro nie umie nikt wybaczyć, skoro nie umie nikt zapomnieć? W Szkole Wolności tyle wolnych klas, nieużywana brama się telepie, lecz w żadnej klasie ciągle nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. Jakąż wolnością nam zakwita
nasz wolny wreszcie dzień powszedni, wolnością pięknych, trudnych pytań, czy też wolnością głupstw i bredni, wolnością, co szacunek budzi, czy też wolnością świństw i kantów, wolnością pięknych, mądrych ludzi, czy niedouków, dyletantów. W szkole wolności tyle wolnych klas i bezrobotny belfer biedę klepie. Lecz w żadnej klasie ciągle nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. I myśl powraca taka żmudna, taka natrętna, aż się dziwię. Czemu ta wolność taka trudna, jeśli traktować ją uczciwie? Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie składały gwiazdy. Dano nam wolność, piękny pojazd. Nikt nie chce robić prawa jazdy. Mógłbym pieśń dalej ciągnąć, ale cóż, tutaj mój wywód skończyć się postaram. W szkole wolności dawno jest po dzwonku już. 3/4 Polski chyba na wagarach. 3/4 Polski raczej na wagarach. Dziękuję bardzo. Was 3/4 Poznania i 3/4 Wielkopolski. Nie wiem jak wy. Mam na imię Barbara, przepraszam, zapomniałam. I mam 68 lat. Chciałabym w tej Polsce normalnej pożyć jeszcze długo. Szczególnie, że w grudniu urodzi się mój długo oczekiwany wnuk, więc on powinien żyć w naprawdę cudownej Polsce. Nie wiem jak wy, ale ja 16 kwietnia krzyknęłam: nareszcie zaczęło się coś dziać. I cieszy mnie, że jest nas codziennie coraz więcej, ale szczególnie cieszy mnie, że jest tyle młodzieży. To jest cudowne. Oni są przyszłością. Paliła mnie w Warszawie pani Wanda Traczyk-Stawska, kiedy powiedziała 90-latka, jak sama mówi, u drzwi najwyższego. Wołała: bądźcie mądrzy, walczcie bez broni. A ja dodaję: z miłością. I przypominam wam coś, co na pewno pamiętacie. Od nienawiści i pogardy chroń mnie Panie, śpiewał Nitrowski. Nasza pierwsza, hymn solidarności naszej pierwszej, tej najważniejszej. A więc kochajmy ludzi z PiS-u, szczególnie tych, którzy zawierzyli i zbłądzili. Wasze dzieci kiedyś będą nosiły z dumą dlatego chcę wam coś przypomnieć. Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie. Ja nadzieję niosę wam na gwiaździstym firmamencie, bliska radość błyszczy nam. Wiecie? Wiecie co to jest? Oda do radości! Wy w Unii Europejskiej jesteście my w niej i jesteście z tego powodu szczęśliwi. I nikt dla mnie będzie Europy z Polski wyprowadzał, a potem Polskę z Europy.
skoro Ameryka ma 4 lipca, Francja 14 lipca, czy my nie możemy sobie jako obywatele ustanowić święta 16 lipca, narodziny samą świadomości obywatelskiej? Poprzez aklamację przywołujmy to święto! A teraz do meritum sprawy. Naszym obowiązkiem jest bronić naszej konstytucji i demokracji. Ona jest szara, bo szara, ale nikt od czasów greckich nic lepszego nie wymyślił. W związku z tym, jak mówił profesor Płatek, konstytucja jest całością i nie może sobie żadna partia wyjmować z niej tego, co chce i robić z nas durniów. Wierzę, że każdy kraj dążący do wolności przez wieki niech wreszcie, tak jak nasz przez wieki walczący, niech wreszcie powstanie, już powstaliśmy, ale niech więcej nas powstanie i będziemy wreszcie wolni. A opozycji mówię tak, jeżeli się... Tak, z mikrofonem coś mi się tutaj dzieje, przepraszam. Do opozycji kieruję apel. Jak się teraz opozycją nie zjednoczysz w walce o demokrację, o konstytucję, o Sąd Najwyższy, to ci nigdy tego nie wybaczymy! Naruszenie rządów prawa i podziału władz, upartyjnienie sądów, to zmiana ustroju naruszającego konstytucję w trybie zwykłej ustawy. To jest niedopuszczalne! Lex est lex! Prawo jest królem! I na totalną władzę musimy odpowiedzieć totalną opozycją. My, obywatele! A przy okazji mam nadzieję, że opozycja, partie opozycyjne zjednoczą się naprawdę tak, że będziemy z nich zadowoleni, bo oni są naszymi reprezentantami, a nie jakimiś klubami zamkniętymi. Dobrze. Show must go on, więc niech idzie dalej. Nie wiadomo ile dni on pójdzie, nieważne, ale my musimy krzyczeć PiS-owi non possumus. Teraz już nie związane z meritum sprawy, ale już nigdy, przenigdy nie trafi mi się taka okazja, żeby przemawiać dla tylu poznaniaków. Kochani, jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia fary poznańskiej są organy Ladegasta. Oddane do użytku w 1876 roku. Jest to drugi egzemplarz w Europie. W tej chwili potrzebne jest 50 tysięcy na konserwację i oczyszczenie ich z kurzu. Błagam was o złotówki na ten kurz. Dziękuję. Pani Edyta Łukaszewska. Witam was serdecznie. Wybrałam trzy krótkie fragmenty, dwa z nich są z książki Rozmowy na Nowy Wiek Katarzyny Janowskiej i Piotrka Mucharskiego.
Franek was prosi o zapalenie lampek, świec i mówi, żebyśmy byli cicho, żebyśmy byli ze sobą samym. I to jest właśnie o tym tekst. Hanny Kral. O nienormalności świata. Właściwym tonem jest spokój. Nie trzeba krzyczeć. Słuchałam kiedyś w radiu monologu Kordiana na Mont Blanc w wykonaniu kilku aktorów. Mówili doniośle, z patosem, krzycząc prawie. Tylko jeden z aktorów mówił spokojnie, nieomal szeptem. Właśnie on był najlepiej słyszalny. Świat wytwarza tyle zgiełku, że nie można go przekrzyczeć krzykiem. Przekrzyczeć można półgłosem, szeptem. Maria Janion o duszy. Trzeba zwracać uwagę na tajemnicę istnienia duszy. Rozejrzyjcie się dookoła. Człowiek coraz bardziej zanika. Staje się jednostką statystyczną. Jego niepowtarzalność rozprasza się i ginie. A zanikanie człowieka w moim rozumieniu jest tłumieniem duszy, tej trudnej do określenia jedności. I ostatni fragment, kochani, mój ulubiony cytat Antoniego Słonimskiego. Warto by zachować paru choćby maniaków prawdomówności, jako zarybek na przyszłość. Kto wie, może jednak ta cecha ludzka nie jest tak niepotrzebna, jak to się dziś niemal wszystkim wydaje. Dziękuję. Dzień dobry. Mam na imię Ania i jestem obywatelką Wolnego Miasta Poznania. Moje serce... Brawo. Moje serce jest też w Dąbrówce Kościelnej, gdzie staram się nieść nie dobrą zmianę, ale dobrą nowinę. I pochodzę z Gniezna i też bardzo jestem teraz sercem w Gnieźnie, bo wiem, że oni też się zbierają i też protestują wczoraj i dzisiaj, a niektórzy tu dzisiaj przyjechali. Brawo dla Gniezna. Moja córka ma na imię Kasia. Ma 18 lat. Pojechała na wakacje do Belgii, trochę popracować, poodpoczywać. W czerwcu skończyła 18 lat. I tak się składa, że ja, kiedy miałam 18 lat w czerwcu, zagłosowałam w pierwszych wolnych wyborach po to, żeby ona mogła dzisiaj na te wakacje wyjechać. Ale ona nie ma spokojnych wakacji. Ona się przygląda w internecie, co tu się wyrabia i napisała do swoich znajomych: kochani, gdyby nie kilometry, byłabym tu dzisiaj na placu, bo wyjechałam z Polski, która jest demokratyczna i do takiej Polski chcę wracać. Panie prezydencie Andrzeju Dudo, co chcesz zrobić mojemu dziecku? Panie prezydencie Andrzeju Dudo, co mam jej odpowiedzieć, kiedy do mnie zadzwoni, że mój prezydent, nasz prezydent, prezydent tego kraju łamie najważniejsze wartości, które całe życie w nią upajałam: wolność, demokrację i nowoczesną edukację. Co mam powiedzieć moim uczniom, kiedy stanę przed nimi 1 września, że mają przestrzegać prawa? A co mam im odpowiedzieć, kiedy mnie zapytają, o co chodzi? Dlaczego prezydent nie przestrzega najważniejszego prawa w tym kraju, konstytucji? Panie prezydencie Andrzeju Dudo,
Wiem, że są wakacje. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Wiem, że chciałbyś mieć fajne wakacje, ale moja córka też chce mieć fajne wakacje. I ci, którzy dzisiaj są na Helu, też chcą mieć bezpieczne wakacje, że jeśli ty wjedziesz w nich swoją motorówką, swoim skuterem wodnym, to oni chcą mieć prawo do obrony. Do obrony w wolnym sądzie, sprawiedliwym, bezstronnym, niezależnym od żadnej partii. Dlatego stoimy tu. Są nas miliony w całym kraju. I wołamy do ciebie. Chcemy weta! 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 A teraz, kochani, mam jeszcze jedną na koniec bardzo ważną sprawę. Panie prezydencie, premierze, ministrze Jarosławie Kaczyński, dobrze wiemy, że ty za tym wszystkim stoisz. Nie unikniesz odpowiedzialności. Dzisiaj, kiedy młodzież zamiast siedzieć nad wartą, kiedy my zamiast siedzieć w swoich ogródkach, spotykać się ze znajomymi, przychodzimy tu na ulicę w całym kraju, to wiedz, że starość, twoja zgnuśniałość nie wygra z młodością. Twoja zawiść nie wygra z młodością, spontanicznością młodych ludzi. Oni są zadowoleni z takiej Polski, jaka była, zanim nastałeś. Ich nie interesuje polityka. Oni chcą być w Unii. Oni chcą mieć spokój. Gdyby nie ty, oni to sobie z tego doskonale zdają sprawę, gdyby nie ty, dzisiaj nasz rząd siedziałby z panią Merkel i z Macron i ustalali, jak ma wyglądać trzon Europy, a tymczasem wiedzą doskonale, że przez ciebie zostaniemy na peryferiach. Dlatego Jarosławie Kaczyński, zastanów się. Nie wygrasz z tymi tłumami. Dzisiaj mówimy to bardzo spokojnie jeszcze. Dobitnie. Bardzo dobitnie. Chcemy weta! 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 Szanowne, szanowni, witam was tutaj wszystkich. Chciałem wam opowiedzieć krótką historię. Mój ojciec przepracował w zakładach Cegielskiego 40 lat. 40 lat ciężkiej charówki, którą przypłacił zdrowiem i niemal życiem. Przeżył 3 zawały i 2 operacje wszczepienia bypassów. Po drugiej operacji nie mógł już wrócić do pracy ze względu na ciężki stan zdrowia, ale też duża szansa, że nie miałby gdzie wracać, bo w zakładach Cegielskiego wtedy znowu zwalniali. Mimo swojego ciężkiego stanu od komisji lekarskiej ZUS dowiedział się, że jest tylko częściowo niezdolny do pracy. Nie dostał nawet pełnej renty. Mało kto tutaj pewnie wyobraża sobie przepracować 40 lat w jednym miejscu, ale on cenił sobie stabilność. Kiedyś brygadzista w HCP, obecnie dorabia, pracując na parkingu strzeżonym. O co opowiadam tutaj tę historię? Mój ojciec jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości. Podobnych historii jak jego są u nas miliony. Miliony ludzi, którzy czują się wykluczeni i opuszczeni. Renciści, emeryci, rodziny wielodzietne,
pracownicy upadłych zakładów, opiekunowie niepełnosprawnych, ludzie pracujący na śmieciówkach i wielu, wielu innych. Poprzednie władze nie miały im wiele do zaoferowania. Dziwicie się, że zagłosowali na PiS? Zagłosują znowu. To nie jest tak, że oni dali się przekupić za 500+ i wcześniejsze emerytury. Oni zwyczajnie chcieli żyć godnie. Zmienić pracę i wziąć kredyt nie było dla nich żadnym rozwiązaniem. Jeśli my tutaj zgromadzeni tego nie zrozumiemy, to PiS może sobie rządzić jeszcze wiele kadencji, wcale nie uciekając się do wyborczych kombinacji. Obrona instytucji demokratycznego państwa jest niesamowicie ważna w tej chwili i bardzo się cieszę, że was wszystkich tutaj widzę. Ale bez zrozumienia tego, co doprowadziło PiS do władzy i bez pamięci o ich wyborcach, nic nie zdziałamy. Bez sprawiedliwości społecznej i bez solidarności z wykluczonymi nie zbudujemy stabilnej demokracji. Dziękuję bardzo. Brawo! Dobry wieczór, poznaniacy. Parę dni temu już tu przemawiałem. Mówimy o konstytucji, mówimy o wolności i doszliśmy do pewnego punktu zwrotnego. To, co nam funduje prezes Kaczyński i jego partia, to nie jest powrót do komuny. Jesteśmy niestety na początku budowania państwa faszystowskiego i musimy się przeciwko temu przeciwstawić. Winston Churchill powiedział kiedyś, że wielkie rzeczy są strasznie proste i można je zdefiniować jednym słowem. Wolność, sprawiedliwość, obowiązek, honor. Przepraszam, zapomniałem. Chodzi o to, ażebyśmy walczyli o tą wolność, o tą sprawiedliwość. Mam ogromną prośbę do pokolenia 2000. Za rok powinny być wybory samorządowe, za kolejne 2 lata wybory do Parlamentu Europejskiego i teoretycznie kolejne wybory parlamentarne. Młodzi ludzie, działajcie w ten sposób. Kontrolujcie partię rządzącą. Zgłaszajcie się do komisji wyborczych. Istnieją bardzo poważne podejrzenia co do tego, że ustawa, zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym doprowadzi do zmiany Państwowej Komisji Wyborczej i do możliwości manipulowania wyborami. My musimy wołać, musimy uczestniczyć w każdej pojedynczej komisji wyborczej, patrzeć tym ludziom na ręce. I jeszcze chciałbym jedno powiedzieć. Doszła do władzy kasta, która nie liczy się z nikim i z niczym. Mamy do czynienia w tej chwili ze skokiem na kasę. Jest taki piękny film, Wyrok w Norymberdze. Tam Spencer Tracy, będąc sędzią sądu w Norymberdze, nie trybunału, tylko sądu w Norymberdze, który rozlicza urzędników państwa nazistowskiego, rozmawia z ludźmi, u których mieszka. Pyta się o zbrodnie wtedy nazizmu. Oni mówią, myśmy nic nie wiedzieli, myśmy nic nie widzieli. Jak był Hitler, dostaliśmy autostrady i dostaliśmy pracę. Teraz pan Kaczyński pewnym grupom społecznym daje pieniądze. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ci wyborcy za 2, 6, a może 10 lat, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, nie mówili, nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy. Musimy doprowadzić do tego również i pilnować tego, ażeby ta władza została rozliczona za to, co robi od momentu upadku Trybunału Konstytucyjnego, co zrobiła z tą ustawą i musi ponieść nie tylko odpowiedzialność polityczną. Musimy pilnować, zwłaszcza jeżeli są tu ludzie, którzy pracują w instytucjach państwowych, w przedsiębiorstwach państwowych.
patrzcie namiestnikom Prawa i Sprawiedliwości na ręce, co tam robią. A zapamiętujcie to, to musi być rozliczenie polityczne, prawne, a jeżeli będzie trzeba, również ekonomiczne, jak to pan Zbigniew Ziobro w zmianach w przepisach karnych próbuje nam fundować. I jeszcze raz, 2000 to pokolenie, wy jesteście nadzieją tego kraju, to wy w następnych wyborach samorządowych kończycie 18 lat, to wy idźcie na te wybory, pokażcie im, że nie jesteście za nimi. Dziękuję bardzo. To będzie ostatni głos z Hyde Parku na dzisiaj. Więcej będzie ich jutro. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mam na imię Krzysztof i chciałbym Państwu powiedzieć i skierować w imieniu Państwa, choć macie w rękach kartki pocztowe, które z przyjemnością dzisiaj dostałem i które niewątpliwie każdy z nas wyśle, ale zaapelować jeszcze w troszkę inny sposób do pana prezydenta Dudy. A mój apel jest następujący. Szanowny panie prezydencie, jest pan prezydentem kraju, w którym obowiązującym i podstawowym aktem prawnym obowiązującym wszystkich obywateli jest uchwalona w kwietniu, 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jest pan zarazem jednym z wielu żyjących w tym kraju obywateli, deklarujących i manifestujących swoją przynależność do Kościoła katolickiego. Składając w dniu 6 sierpnia 2015 roku przysięgę prezydencką zgodnie z treścią artykułu 130 tejże konstytucji, wypowiedział pan między innymi następujące słowa: uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i odwołując się do swej wiary, poparł pan tę przysięgę słowami: tak mi dopomóż Bóg. Jako obywatel, jako prezydent, ale również jako praktykujący katolik, rozumie pan z całą pewnością wagę takiej przysięgi. Apelujemy zatem do pana. Proszę złożyć przed narodem polskim świadectwo pańskiej wiary i wiarygodności i zgodnie z przysięgą zawetować 3 ustawy naruszające zagwarantowaną w artykule 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej niezależność sądów, trybunałów od innych władz. Dziękuję. Zgodnie z regulaminem i programem przyjętym na dzisiejsze spotkanie i z naszą małą obywatelską tradycją chciałbym właśnie rozpocząć nasze 10 minut łańcucha światła. Podnieśmy nasze świeczki i wszystko inne. Wszyscy wiedzą czemu i po co. Wytrwajmy tak sobie do 10 i później zaśpiewamy hymn.
Jest Polska, nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablom odbierzemy. Marsz na Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, poszedł z nim za Boże, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej maści mówi zapłakany, słuchaj jeno, bo no nasi biją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem.
Szanowni Państwo, naprawdę to wszystko, co się dzieje, jest niesamowite. Trochę trudno mi w to uwierzyć, że po raz piąty w centrum miasta zebrał się kilkutysięczny tłum. Uważam, że to jest niebywałe, piękne. Brawo Poznań! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy biorą w tym udział, bo jest nas coraz więcej. Chciałbym podziękować wszystkim medykom, osobom porządkowym. Brawo dla wszystkich przyjaciół. Kolejna sprawa. Niebywałe jest to, jak udaje nam się planować w zasadzie na bieżąco, patrząc na to, co się dzieje w Warszawie i jakby też patrząc na to, jak nasz tłum się rozrasta. Wczoraj wydawało nam się, że się spotkamy na placu Mickiewicza. Niestety mieliśmy później rozmowę z policją, że proponowałaby tu, że będzie bezpieczni. I bardzo się cieszę, że tak wyszło, bo jest to piękne i cieszę się, że przeciwności losu jesteśmy w stanie przekuć w wartości i że ten piękny obrazek dzisiaj pójdzie w świat. Brawo! Ja też chciałbym, szanowni Państwo, to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby właśnie nieudana współpraca z Zarządem Dróg Miejskich, z urzędnikami z miasta Poznania, z policją z Poznania. To są wszystko nasi przyjaciele. Bardzo dziękuję za współpracę. A jutro o 9 rano jestem w tym miejscu umówiony razem z panem dyrektorem Zieleni Miejskiej. Będziemy sprawdzać, czy są zniszczenia, czy są podeptane rabatki. Dlatego bardzo proszę o powolne, ostrożne opuszczanie naszego miejsca spotkania. Szanowni Państwo, co jutro? Jutro spotykamy się znów w nowym miejscu. Tym razem już mamy nieco więcej zaplanowane. Mianowicie widzimy się znowu w większej przestrzeni w parku Kasprowicza pod areną. Niestety, jeśli będziemy się rozrastać w takim tempie, to już tutaj się nie pomieścimy, a musimy zadbać o bezpieczeństwo i o taki wspaniały i fenomenalny charakter i obywatelski charakter tego spotkania, jaki przebiega do tej pory. Bardzo się cieszę, że tak to się dzieje. Brawo! Jeśli ktoś chciałby jutro przyłączyć się, być porządkowym, pomóc w jakikolwiek sposób, zapraszamy tutaj. Tym samym chciałbym jeszcze słowem zakończenia poprosić, żebyście Państwo udawali się spokojnie do domu chodnikami, nie wchodzili na torowiska, uważali się na siebie. Dobranoc, do jutra! Gdzie? Kto?